Dzień dobry moi drodzy, witam się z wami w kolejnym, drugim, to tak się pokazuje dwa, naszej kambodżańskiej przygody. Na początek pokażę wam jak śpię, bo to może być dla was niemały szok. Wybaczcie bałagan, ale wiecie jak jest. Tak właśnie wygląda mój pokój, tam się właśnie robią backupy. Tak właśnie wygląda mój skromny taras i jeszcze skromniejszy widok z tego tarasu. Mamy przepiękne, zazielenione wzgórza. Jest i basen. Tutaj mamy bardzo dużo kolorowych, kwitnących roślin. Generalnie, mówiąc kolokwialnie, widok urywa dupę. Miejscówka nazywa się, nie wiem czy tu widać, Ratanakiri Paradise i zaprosił mnie tutaj przyjaciel Michała, którego niestety nie poznamy, dlatego że jest w Polsce. Dzień dobry panie Misza. O, dzień dobry, w końcu. Misza jest już niezadowolony, bo nie wstałem skoro świt, ale edytowałem vloga wczorajszego do 2 w nocy i obudziłem się dzisiaj o 9, a Michał, o której wstałeś? 5. O Jezus, dlaczego ty sobie to robisz? Bo tutaj się wstaje wschodem słońca, bo potem się robi ciemno. Przecież to jest blisko równika. Między najdłuższym i najdłuższym dniem jest 1,5 godziny. No ale daj mi czasem pospać. No. Kury trzeba wstawać. Wbiłem właśnie na taras innego pokoju, żeby pokazać wam widok z góry i powiem wam, że zupełnie nie tak sobie wyobrażałem mój nocleg na północy Kambodży pośrodku niczego, ale z drugiej strony to przecież takie miejsca mają rację bytu tylko i wyłącznie pośrodku niczego, bo przecież gdyby tam było jakieś miasteczko, to nie miałoby do takiego uroku. A jakby ktoś się zastanawiał, to tak właśnie wygląda pokój w wersji czystej, bo ja w sumie zawsze jak wam prezentuję miejsca, w których śpię, to jest to miejsce, w którym już wszystko jest porozwalane, ale słuchajcie, no tak wygląda właśnie życie podróżnika. Codzienne wypakowywanie i pakowanie z powrotem wszystkich rzeczy ze swojego plecaka. Jeżeli chodzi o takie życiowe update'y, to dostałem info, że skuter jeszcze nie jest gotowy, bo Misza rano podjechał do mechanika i tam się dowiadywał co i jak. No i druga sprawa jest taka, że o tyle o ile w ciągu dnia jest tutaj naprawdę bardzo gorąco, bo temperatura to ponad 30 stopni, o tyle na przykład wczoraj już po zachodzie słońca nie siedziałem sobie tam w tej części restauracyjnej i nie edytowałem vlogów, tylko przeniosłem się do pokoju, dlatego że zrobiło się naprawdę bardzo zimno. Byłem w bluzie, byłem w długich spodniach, w ciepłych skarpetach, a i tak mi było za zimno, co delikatnie komplikuje jeden temat, bo Misza wymyślił, że będziemy spali w hamakach i jak byliśmy w stolicy, doskoczyłem do Decathlonu, kupiłem sobie hamak, ale nie kupiliśmy śpiwora, bo miało być ciepło. Okazuje się, że nie jest zbyt ciepło, więc kolejną misją na dzisiaj będzie to, żeby spróbować znaleźć tutaj śpiwór, ale kurde, czy znalezienie śpiwora w małym miasteczku na północy Kambodży będzie takie łatwe? Nie wiem. Mam dla ciebie motor, póki tamten jest w naprawie. Mój pierwszy. Zamał się w pół, tego chłopaki pospawali. Zajebiście działa, Honda Dream. Hop. To co, jedziesz, bierzesz? Nie, ja dziękuję, ja jednak pojeżdżę z tobą. Motor na farmę, tym się nie jeździ po drogach publicznych. Tu nie powinien być hamulec? Kiedyś był. Droga publiczna! Czas założyć kask! Do 17 trzeba nosić kaski, uważać na wszystko, jakieś tam, żeby mieć blachy i tak dalej. Po 17 policja ma wolne i w niedzielę też. Zaparkowaliśmy właśnie na ekskluzywnym, zadaszonym parkingu pod lokalnym targiem. Tutaj jak widzicie panie sprzedają ryby. Przeszliśmy przez część jedzeniową, teraz jesteśmy tutaj gdzie ciuchy. No wiecie jak ja mam generalnie podejście do bazarów. Bazar jak bazar, nic jakoś bardzo ekscytującego. Przyszliśmy do ulubionej pani Miszy od kury. Tutaj jak widzicie mamy kury. No nie, no byłbym mega hipokrytą, gdybym powiedział, że jakoś mnie ten widok obrzydza, bo jednak jem mięso cały czas. Tylko gdzieś tam u nas w Europie jednak jest ono przedstawiane w trochę innej wersji takiej. Jesteśmy wcześniej, więc mamy świeże. To jest kluczowe, żeby przychodzić po mięso rano i tyle. Ale chodzą po nim muchy, które się świecą na zielono. I po obróbce termicznej to jest okej, nie? No dobra, no. W każdym razie w sklepach jak gdyby widzimy tylko pierś kurczaka, a nie całego kurczaka, a to co widzimy tutaj bardziej oddaje rzeczywistość, więc dobrze, że przynajmniej nie kupujemy żywej kury. Bambinizm, szerzy. Ale ja się zgadzam z tym, no, w 100%. Ile tego kurczaka, ile pieniędzy? Kilogram za 15 zł. Właśnie sprawdzamy, jak po kmersku jest śpiwór. Każdy rodzaj worka, pojemnika czy coś to jest tong. Czyli czy reklamówka, czy na przykład masz tong somram, to jest na śmieci, a masz tong cane, czyli worek do spania. To w sumie sleeping bag po angielsku, worek do spania. Dlaczego na to nie wpadłem? I w sumie idąc dalej, no to śpiwór po polsku, wór do spania. No niestety pochodziliśmy po tym targu i nie udało się kupić śpiwora. Nie wiedzieli jak gdyby o co nam chodzi, dawali nam albo namioty, albo hamaki. Jedna pani pokazała nam po prostu kołdrę. Podjechaliśmy do sklepu z chlebem. Jak widzicie bagietki, pozostałość po Francuzach, bardzo podobnie jak w Wietnamie. Z tym, że w Wietnamie bardzo popularne są kanapki banh mi. Tutaj nie ma takich kanapek banh mi wietnamskich. Są. O. Takie z porówkami i tak dalej. No. No. Tam na przykład pani. Bagietek kupiłeś? 5 za 5 zł. Tutaj pani właśnie kroi parówki. Już widzę, że to będzie inaczej wyglądało niż to, co jest w Wietnamie, ale połączenie jest takie, że oni również po Francuzach odziedziczyli bagietki. Tak właśnie wyglądają nasze parówki chwilę później. Bułka, jak widzicie, również tutaj leży w tym oleju. Nakłada pani teraz jakieś sosy, ogóreczek, jakaś zielenina. Parówy sztuki 2, a nawet i 3, a nawet i 4. Jeszcze więcej sosów. I suróweczka. Pięknie. 6 zł taka przyjemność. A to są w ogóle parówki z serem. A to robimy tasting kambodżańskiej kanapki z parówkami z serem. Jest ok, ale chyba zdecydowanie wolę wietnamskie banh mi. Tobie jak? Dobre. Jeździmy po sklepach, teraz biliśmy do krawca i generalnie na razie lipa. Mogę wam ponarzekać, jak gdyby ten kask, wiadomo to jest podróba, tak jak wam powiedziałem wcześniej, ale na opakowaniu było napisane Asian Fit i było w sensie fit dopasowanie i było jasno pokazane, że jest to dla ludzi, którzy mają płaskie nosy i babka jak szukałem kasku się śmiała, że w każdym kasku zahaczam nosem i niestety tutaj ten nosek, jakby to był oryginalny kask, to by się dało wyciągnąć i wtedy nie musiałbym go nosić jakoś bardzo dziwnie, że mi pół brody tu wystaje, ale niestety cholera jasna, to jest scalone z resztą tego pieprzonego kasku i nie da się tego wyciągnąć, no. W prawdziwym kasku nie miałbym tego problemu. Kolejny stop, tym razem sklep budowlany. Na jego wejściu, jak widzicie, ogromna choinka z fejkowymi prezentami. Merry Christmas! Wam również, chociaż już jest chyba po świętach, jak to oglądacie. No to w końcu stanęło na tym, jak widzicie, kot 2 metry na 230 cm, 10 dolarów bierzemy. A to jest jakiś Louis Vuitton? Nie. Cena tego koca to 10,50 w dolarach, czyli w lokalnej walucie będzie ponad 40, zaraz się dowiemy ile? 43. Ja tak bezczelnie mam 400 dolarów w gotówce, bo w ogóle jeszcze kompletnie nie ogarniam tych banknotów. To jest 50 tysięcy, to jest 10 tysięcy, ale to jeszcze wam pokażę wszystkie w przyszłości. Chyba, że będzie tak jak w Indiach, że wam nigdy nie pokażę. O, to jeszcze tutaj dostaliśmy 500, a to jest 5 tysięcy. O, zobaczcie. Jest mój skuter, amorki z tyłu wymienione, zębatka chyba też nowa, opony nowe, no dzieje się. Na zachód słońca pojedziemy na Buddę, to akurat będzie później gotowy, Budda jest tam. Na Buddę, czyli właśnie tam taki punkt widokowy. Fajnie, widać, że chłopaki pracują, my ruszamy w trasę dalej. Nie dość, że dwa białe misie, bo tutaj dwa barangi, co się rzadko zdarza, na raz to jeszcze dwa youtubery, to w ogóle szał. Nie, tutaj. Powiedziałem mu, że no wiesz, no chcemy trochę pofilmować to, bo robimy sobie takie tematy. O, fajnie, fajnie. No to przynajmniej mamy pewność, że się postarają. No to jest zdecydowany plus. Tak. No nie, no jak Misza zabierze człowieka na jakąś fajną miejscówkę, to nie ma wiecie czego, wiecie gdzie. Boję się podejść bliżej, bo nie wiem na ile tam są warunki, że to się pode mną nie zawali. Ale zobaczcie, jak to świetnie wygląda. I tak zupełnie pośrodku niczego, bez żadnych znaków, że informacja tutaj, super wodospad, wow, turystyka. Nie ma tutaj kompletnie nikogo oprócz nas. Okazuje się, że są nawet schody na dół. W ogóle zobaczcie na to ogromne, wysokie, szczupłe, osamotnione drzewo, praktycznie bez żadnej korony. Bardzo ciekawie to wygląda. Schody widać, że nie pierwszej młodości. Ale widok... O kurde, ale pięknie. Tutaj na dole mamy taką, nie wiem jak to nazwać, grotę. Jest kapliczka, ktoś zostawił dary. Jest woda, są banany i chyba jakieś słodycze. A to w ogóle wygląda, jakby ktoś tam kasę miał zostawiać. Ciekawe, kto to zbiera. Powiem wam, że w takich chwilach człowiek nabiera bardzo dużo szacunku do natury. Dlatego, że jakbyście poszli pewnie kawałek w górę tego strumyka, nie wiem, kilometr powiedzmy sobie, to będzie jakaś tam rzeczka, która sobie płynie i kompletnie nie widać drzemiącej w niej mocy, dopóki właśnie nie natrafia na taki spadek, jaki mamy tutaj. Ale naprawdę, kurde, scena jak z Indiana Jonesa. Moi drodzy, mała przerwa od tego kambodżańskiego survivalu, chociaż w sumie wy jeszcze nie wiecie, co się będzie działo w kolejnych odcinkach. Ja już wiem, bo jestem tu od kilku dni, ale uwierzcie mi, że będzie naprawdę mocno survivalowo, o tak wam powiem. W każdym razie mała przerwa na informację od sponsora dzisiejszego odcinka, czyli aplikacji Babbel. Aplikacja Babbel jest to aplikacja do nauki języków. Jeżeli znacie język polski, możecie się uczyć języka angielskiego i niemieckiego. Natomiast jeżeli znacie na przykład język angielski, możliwości macie zdecydowanie szersze, ponieważ łącznie możecie tych języków uczyć się aż 13. Uważam, że to, co jest najfajniejsze w tej aplikacji, to jest to, że jest ona intuicyjna i bardzo łatwa w obsłudze. Oprócz tego, coś, co mi się teraz bardzo przydaje, kiedy jestem w Kambodży, jest to, że można sobie ściągnąć lekcje offline i uczyć się bez konieczności stałego podłączenia do internetu. Uczą was tutaj słownictwa, którego z bardzo dużym prawdopodobieństwem nigdy w życiu nie użyjecie. Skupiają się natomiast na realnych konwersacjach, które mogą wam się w życiu przydarzyć. Typu, nie wiem, spotkanie sąsiada na lotnisku, czy wprowadzicie się do nowego mieszkania i spotkacie sąsiadkę z piętra obok, która będzie chciała od was pożyczyć cukier. Możecie sobie wybrać kurs, który jest skupiony na tym, że jeżeli jedziecie do jakiegoś kraju na 2 tygodnie, to oni was nauczą podstaw, które powinniście ogarniać, żeby w danym kraju funkcjonować. Czyli jak zrobić rezerwację w hotelu, jak spytać się o drogę, jak zamówić sobie jedzenie w restauracji i tak dalej. Rozróżniają naukę języka hiszpańskiego, europejskiego od języka hiszpańskiego, latynoamerykańskiego. To też jest ważne. A oprócz tego mam dzisiaj jakąś dziwną energię. Chyba za dużo kawy wypiłem, bo taki nabuzowany jestem. W każdym razie punkt najważniejszy, czyli noworoczna promocja, która jest podwojeniem wykupionego pakietu. Jeżeli kupicie sobie pakiet na 6 miesięcy, dostaniecie 6 miesięcy gratis, czyli łącznie dostaniecie 12. Jeżeli wykupicie sobie na 12, to dostaniecie 24. Więcej informacji o tej promocji znajdziecie w opisie tego vloga. A korzystając z okazji chciałem wam życzyć wszystkiego najlepszego w roku 2023, spełnienia waszych najskrytszych marzeń i tego, żeby ten nadchodzący, czy już obecny rok, jak już teraz to oglądacie, był jeszcze lepszy od tego poprzedniego. Wracamy do vloga. Jedziemy sobie zwykłą drogą, a tutaj na zakręcie, jak widzicie, bardzo dużo kapliczek. Zobaczmy, co jedzą duchy kambodżańskie. Ten pije wodę, je jakieś słodycze i coś, co wygląda na alkohol. Tutaj też woda. O, ten to chyba sobie nawet piwko lubi strzelić. I tutaj kolejny duch, który lubi sobie walnąć browar. I zwróćcie w ogóle uwagę na to, że wszystkie napoje są otwarte, żeby duch nie musiał sobie odkręcać zakrętki. W jakim celu są takie kapliczki stawiane? Pomyśl życzenie, postaw, prośby, przebłagania, tym podobne rzeczy. Niektórzy z naszych pracowników twierdzą, że widzieli ducha w życiu. Jak ja mieszkałem w chatce, to się mnie pytali, czy widziałem kobietę w białej sukni. Ja mówię, jaką kobietę w białej sukni? No bo takie dziecko tutaj było, pracownika jednego, i widziało takie ducha. A ponieważ w tym świecie się wierzy, że między odejściem z tego świata, a przyjściem jest taka pewna łączność, nie? Czyli reinkarnacja i tak dalej, to dlatego też dzieci mają większą tendencję do widzenia tego, ponieważ one przyszły z tamtego świata i dopiero stanowo zaczynają ten cykl. Kolistość. U nas jest liniowość. Tutaj, jak na przykład jesteś mnichem, możesz być mnichem przez jakiś czas, przez nie wiem, tydzień, miesiąc, rok, zawsze. My oceniamy siebie jako ludzie liniowo. Tutaj masz kolistość historii, cykle. Podjechaliśmy na chwilę do lokalnego sklepu wraz ze stacją benzynową, jak widzicie. No i tutaj oczywiście jest kolejny las kauczukowy. Wszędzie zbierają to, co z tych drzew wycieka. I to, co jest ciekawe, to to, że tutaj właśnie mają prąd pociągnięty. Podejrzewam, że na lewo, gdzieś tam ze słupa po prostu sobie podkradają. A być może jest to legalne, nie wiem. Tak tylko mówię, że podejrzanie to wygląda. Tutaj studnia głębinowa. Tutaj po lewej pani się opiekuje dzieckiem. Tak wygląda cały sklepik. Tam przyjechał właśnie klient, pani mutnie kokosa. No i jeszcze tutaj zbliżenie na dystrybutor paliwa. Misza tam ogarnia tematy wjazdowe i biletowe. Ja stwierdziłem, że już kawałek się przejdę z buta. No i mnie wyminął, bo powiem wam, że jazda tak po te, nie wiem, dzisiaj już jeździmy z 1,5 godziny, wczoraj jeździliśmy pewnie ze 3. Z tyłu skutera na tych wszystkich dziurach i dołach powoduje, że naprawdę, ale to naprawdę bardzo boli mnie dolny odcinek kręgosłupa. Jesteśmy na kolejnym wodospadzie, zaraz podejdziemy tam bliżej. Jak mi się to podoba, że tutaj są wszędzie śmietniki. Tak, ten wodospad prezentuje się w całej okazałości. W przeciwieństwie do tego poprzedniego, tutaj pewnie na luzie można byłoby sobie podejść pod niego, żeby sobie zrobić lekki masaż pleców. Bardzo mi się podoba ta reklama. Bangluk Reggae Bar and Restaurant. Search on Trip Advisor. Google Map. Jak widzicie, jest tutaj trochę autobusów z turystami, ale chyba się właśnie zawijają, dlatego też nie widzimy nikogo, żeby się tutaj kąpał. Ale miejscówka, jak widzicie, dostosowana fajnie do tego, żeby sobie spędzić czas z ziomeczkami. 15 lat temu, a może więcej, widziałem dokument o takich chatkach schadzek pewnego plemienia gdzieś tam daleko w Azji, że to taka wysoka chatka była dla kawalera, taka niższa dla dziewczynki, a ta już taka dalsza, niższa, duża to już rodzinna. To są chatki plemienia Tompun. Mamy pracowników z tego plemienia. To jest generalnie już historia, przeszłość, ale podobno jeden Francuz twierdzi, że tam głęboko w Wiraczeju cały czas to może funkcjonować. Tak więc taki wioskowy Tinder, chciałoby się powiedzieć. Ale to czekaj, to jak mam rozumieć to, że rodzinna chatka schadzek? Nie, tutaj kawaler sobie mieszkał i do niego mogła jakaś przyjść dziewczyna. A widzę, tam punkt Blumshouse. Do niej absztyfikant, a jak już byli razem, to sobie budowali taką dużą chatkę. To aha, jest ta chatka rodzinna. Okay. Jak ja sobie oglądałem o tym dokument 15, może więcej lat temu, w życiu bym nie sądził, że będę mieszkał, żył z plemieniem Tompun, a nawet otrzymywał propozycje matrymonialne z tego plemienia. W życiu, nigdy. No widzisz, jakie to życie jest przewrotne? Wystałem tego chłopa do szpitala, powiedział, no chyba cię, gościu, potędno. Takie to życie podróżnika, nigdy nie wiadomo, co się zaraz będzie działo. Podjechaliśmy właśnie pod lokalną pagodę, czyli świątynię buddyjską, która znajduje się tak w sumie... tutaj się znajduje. Nic dookoła nie było szalonego, jakieś takie dosyć mocne, pozabijane dechami wioski, drogi w bardzo złym stanie. A tutaj taki piękny budynek kultu religijnego. Tak więc tutaj mamy wersję fancy, która jest zamknięta, i wersję mniej fancy, która jest otwarta. W środku przy wejściu stoi jeden pan mnich, a tak ta cała pagoda wygląda w środku. Charakterystycznie jest to, że tutaj w świecie Azji, jak już mówiłem, woda jest uświęcona i w prawie każdym biznesie, a nawet w pagodzie zobaczysz trzy portrety. Króla Sihanoniego, obecnie rządzącego, nieżyjącego od 10 lat króla Sihanuka, królową matkę, czyli jego żonę. I to działa w każdym biznesie, nawet w świątyni. Buddyzm jest akurat bardzo inkluzywną religią, ponieważ tak naprawdę chodzi o to, żeby parę razy do roku przyjść, zapalić świeczkę, trochę pieniędzy zostawić, zostawić trochę ryżu dla mnicha, żeby mnich zjadł, pomodlić się, poprosić o co ci chodzi i możesz sobie iść dalej. Także religia jest bardzo inkluzywna i bardzo niewymagająca. Władza generalnie ma pewne znamiona sakrum w świecie Azji i tyle. Czyli de facto wykorzystuje tą religię do celów politycznych? Nie, po prostu władca jest uświęcony. Tak samo jak był uświęcony w Europie. W Europie był uświęcony czas rewolucji francuskiej. Potem próbowano po wojnach napoleońskich przywrócić tą zasadę reprezentacji bożej przez władcę, ale generalnie to upadło w XIX wieku, kiedy powstawały nowoczesne narody, rodził się nacjonalizm, powstawały współczesne zachodnie demokracje. Nie projektujmy na świecie Azji standardów europejskich i tyle. A tak coś czułem, że to się wydarzy w końcu, wiesz? Na szczęście bez większych strat. Pościerane trochę ręce. Też nie bierz kasku, będziemy jeździli tylko po szutrze. Ty, ale lusterko całe. To szybko podjechałem. Nie no, bez dramatu, tylko trochę po obcieraniu. Ale jak widzicie, uwierzyłem Miszy, jak powiedział, nie no, kawałek tutaj jedziemy, co ty? Kask będziesz brał. Ostatni raz, Misza. Aha. Telefon cały, na szczęście przewróciłem się na prawą stronę. Jakbym się przerzucił na lewo, to bym poleciał z aparatem. To byłby problem, ale na szczęście git. Cała rzecz miała miejsce zaraz pod resortem. W ogóle zobaczcie, chociaż teraz to tak nie robi takiego wrażenia, ile tutaj jest syfu, jak bardzo to się zbiera na okularach. I moje ręce wyglądały tak przed tym szlifem też. Jak gdyby wywaliliśmy się na szarym żwirze, więc to wszystko brązowe, co jest na moich łapach w tym momencie, to jest właśnie syf, który zgarnąłem mimowolnie podczas trasy. Idę się umyć, bo zaczyna mi ręka krwawić i widzimy się na obiedzie. Misza cały, jak widzicie na załączonym obrazku. Ja też się obmyłem, nic strasznego się nie stało. Jemy obiad, a później ruszamy dalej. Nie wiem dlaczego tak stuknąłem, ale tak wyszło. No dobra, jednak mała zmiana planów. Misza pojechał na chatę coś tam poogarniać swojego. Robimy sobie z 1,5-2 godziny przerwy, a ja w takich pięknych okolicznościach przyrody poedytuję vloga, żebym znowu nie siedział do 1 w nocy. I taką ciekawostkę wam tylko pokażę, że jeszcze dzisiaj za wiele nie zrobiliśmy, a już nagrane jest 46 minut materiału. I tak średnio na vloga mam mniej więcej godzinę, godzinę 20, ale jak jest taka sytuacja, że jeżdżę z kimś i ktoś właśnie dużo opowiada do kamery, no to na przykład wczoraj materiału, które edytowałem, było chyba no coś około 2 godzin, więc naprawdę jest to dużo roboty, żeby to pociąć, ściąć do tych 25, 30, 35 minut, żeby to miało ręce i nogi. Nie narzekam, tylko opowiadam. No i podjechaliśmy właśnie do lokalnego sklepiku, który widzieliście już wczoraj. Będzie teraz tankowanie. Hello. Tutaj pani odmierzyła odpowiednią ilość benzyny i zaraz spuści to wężem. Ile zalaliśmy? Litra. Jakie pieniądze? 4,50. No moi drodzy, jest już skuter. Widzę, że lusterka takie jak prosiłem. Tutaj nawet osłona na łańcuch i wszystko. Nówka sztuka. Misza pakuje się na jazdę testową. Jest moc. No to jakieś $170. Tutaj właśnie macie rachunek, co było wymienione. Tutaj ile to wygląda całościowo, 750 tysięcy rieli kambodżańskich, czyli podejrzewam, że mniej więcej tyle pieniędzy, ile około 3 tygodni wynajmu motocykla, więc dla mnie spoko, ja będę miał wypasiony, wyczyszczony, ogarnięty motocykl, a znajomi Miszy pozbędą się maszyny na 3 tygodnie, ale wróci nówka sztuka. Obiecałem wam, że jak już będę miał tripa, to nie będzie kamery po lewej, ale okazuje się, że no niestety jest. Co zrobić? Nie gaśnie na luzie, wszystko spoko, jedyna. Ruszamy. Thank you! Jazda. Oj, widzę coś w lusterkach. Bajka. Normalnie Need for Speed Kambodża. No dobra, przejechałem się kawałek, wrażenia pozytywne, aczkolwiek widzę, że zrobili więcej niż ich prosiliśmy, bo nawet kanapa ma nowe obszycie, a tego zdecydowanie nie zamawialiśmy. W każdym razie z takich innych rzeczy, no to przedni hamulec prawie w ogóle nie działa, bo mogę go wciskać do oporu, a moto tylko delikatnie zwalnia, przepraszam, skuter, więc podejrzewam, że trzeba będzie jeszcze jutro zgłosić reklamację, a tak oprócz tego to spoko. A przyjechaliśmy tutaj właśnie po to, że jest tutaj bardzo fajny punkt widokowy, zwany nie bez przyczyny Buddą. Mamy miszę, po lewej stronie mamy panów wojskowych czy policjantów? Policja wojskowa, coś w rodzaju żandarmerii. Już myślałem, że będę narzekał, że nie będziemy dzisiaj mieli fajnego zachodu, bo jest pochmurno, ale jak widzicie, chmury chyba nawet spowodują, że będzie jeszcze ładniejszy. W sumie jak o tym myślę, to trochę dziwna akcja, że zrobili kanapę, a nie zrobili hamulca, ale zwalam to też na barierę językową, którą poniekąd tutaj mamy, no bo przyszliśmy wczoraj i po prostu pokazywaliśmy dys. Więc być może kanapa też się gdzieś załapała w okolice palca, którym wskazywaliśmy rzeczy do wymiany. Betonowy plac i Budda również betonowy. Taki to właśnie był zachodzik słońca i ja właśnie odkryłem ciekawą rzecz. Pan Budda to chyba jakaś ogromna antena, bo zobaczcie jaki tu jest download i upload. Bez problemu mógłbym z tego miejsca wrzucać vlogi na YouTube'a. Ludzie sobie jeżdżą na rowerach, miasta są ładnie oświetlone. Słyszycie to? Słuchajcie się. Widzicie, że tu jest dużo pojazdów, jest skrzyżowanie. Słyszycie jakieś trąbienie? Da się? Da się. Zobaczcie, tutaj naprawdę cała główna ulica jest oświetlona w taki świąteczny klimat. Co chwilę mamy jakieś choinki. Z jednej strony, tutaj z drugiej to samo, a my podjechaliśmy właśnie, zobaczcie, całodobowy sklep. Zaraz zobaczymy, jak wygląda prawdziwy supermarket w Kambodży. I na dodatek jedyny w całej prowincji. Tutaj na wejściu mamy całkiem fancy kawiarnię. Hello, hello. Ej, supermarket z prawdziwego zdarzenia. Dobrze się składa, bo muszę kupić szczoteczkę do zębów, dlatego że mam elektryczną, a chcę odchudzić sobie bagaż na najbliższy czas. I jak widzicie, ceny są podane i w dolarach, i w lokalnej walucie. Mniej więcej liczymy, że 1000 tej waluty to jest nasza złotówka. Nie ma napisane, ile ta kosztuje, ale widzę, że ma taką osłonkę, więc spoko, biorę to. Na środku sklepu mamy ołtarzyk, tutaj fejkowe pieniądze. Są jakieś podarki, a obok lodówka z browarami. Tutaj macie podane ceny, 5 zł za browar. Tutaj mamy Bir Lao, czyli browar, który ja kojarzę z Laosu, 5 zł 40 groszy. No tylko oczywiście pamiętajmy, że jesteśmy w takim dosyć fancy sklepie. Tutaj mamy jeszcze zwykłe napoje, puszka Coca-Coli 2,50, jakiś samuraj, Miranda. O, dawno nie widziałem Mirandy. O kurde, Monster 14 zł. Dużo. Mam nieodpartą ochotę na jakieś chipsy. Tutaj są jakieś Dragonfly, nie znam. A już coś, co znamy, czyli Lay'sy 8,70, 7,90. No czyli można powiedzieć, że ceny takie całkiem europejskie. Tutaj mamy mleko 12 zł, 15 zł, 16, 10. Najtańsze kosztuje 9. Nie wiem, czy słyszycie, ale w tle leci Happy Birthday. To you. Happy birthday. O nie, zmieniło się, ale musimy uwierzyć na słowo, że to było Happy Birthday. No i słuchajcie, wygląda na to, że uda się zapłacić kartą. Pani chyba nie do końca potrafiła wsadzić kartę do terminala, ale w końcu się udało i zapłaciłem kartą. Szok. A przy wyjściu ze sklepu mamy od razu relaks bar, więc jak widzicie, wszystko jest tutaj bardzo fancy. No i teraz czekamy w kolejce po paliwo, ponieważ obecnie tankuje się sklep, a z tego co widzę, to najpierw pan tankuje generator, który jest przyczepiony do tego sklepu. Zaraz będzie pewnie tankował motocykl. To jest maszynka do wyciskania trzciny cukrowej. O, czyli jednak działa, czyli po prostu na oparach jechałem. Spoko. Ile pieniędzy? 30 zł za dwa tankowania do pełna. Widzicie? Na maksa wciśnięty hamulec, a to moto nadal jeszcze sobie mogę pchać do przodu. I zobaczcie tutaj ciekawostkę, ktoś chyba wraca ze szpitala z kroplówką na moto. Jest już po godzinie 19:00, wróciliśmy właśnie do resortu. Jeżeli chodzi o ten skuter, to pierwsza rzecz jest taka, że musimy ograniczyć ten hamulec, bo on naprawdę ledwo co działa, jak jest dociśnięty do samego końca. A po drugie, niestety lampa jest ustawiona tak, że w momencie, kiedy ja jadę, jest kurz przede mną, to ona mi oświetla ten kurz przede mną, a nie widzę, co jest pode mną, bo jest po prostu za wysoko, przepraszam, ustawiona, więc trzeba będzie to poprawić. Mam taką rozkminę jeszcze dnia dzisiejszego, że to, co widziałem jeszcze wczoraj, właśnie to, jak mieszkali sąsiedzi Miszy, to, jakie wioski dzisiaj mijaliśmy. Wydaje mi się, że kilka lat temu miałem do tego takie podejście, że mieszkają w takich tragicznych warunkach i tak dalej, a dziś mam wrażenie, że trochę inaczej na to patrzę i nie powiedziałbym, że oni mieszkają w złych warunkach. Mieszkają po prostu inaczej niż my. Mają inne priorytety w życiu i nie wiem, no jeżeli priorytetem na przykład w życiu byłoby szczęście, no to pytanie, czy ludzie mieszkający tutaj na tych wioskach, znajdujących się w tej ciemni przede mną, są szczęśliwsi niż ludzie, którzy pracują w korporacji, gonią deadline'y i siedzą nadgodziny i się martwią różnymi rzeczami, czy nie, bo wydaje mi się, że jest szansa, że są, więc zależy pewnie od tego, jakie mamy w życiu priorytety. Ja wiem, że to taka płytka rozkmina, ale musiałbym ją jakoś ładniejsze słowa ubrać, ale po prostu wydaje mi się, że to doświadczenie podróżnicze nauczyło mnie, że to, że coś jest inne, wcale nie znaczy, że jest gorsze. Bo być może ci ludzie wcale by nie chcieli takiego życia, jakie ma bardzo wiele osób na przykład w Polsce. Tak mi się wydaje, nie wiem. Taka bardzo płytka myśl do przekminienia w waszych własnych głowach. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszego vloga. Przede mną jeszcze sporo roboty, bo po pierwsze edycja vloga, a po drugie musimy się spakować na tego tripa, więc trzeba dobrze przemyśleć, co wziąć, a czego nie brać, więc mam nadzieję, że dojdę do jakichś sensownych wniosków i nie będę później żałował, że czegoś zapomniałem wziąć, albo że wziąłem czegoś za dużo z drugiej strony. Dajcie znać, jak na razie wam się podobały te vlogi. Staram się trzymać taką formę luźnych daily vlogów i zobaczymy, jak długo uda się to pociągnąć, a jeżeli chodzi o częstotliwość wychodzenia tych materiałów, no to w dużej mierze będzie to zależne od tego, czy w ogóle będę w miejscach, gdzie będę mógł sobie usiąść i poedytować vlogi i czy w ogóle będzie internet, który się będzie nadawał do tego, żeby je wam wrzucić. W każdym razie raz jeszcze, mam nadzieję, że wam się podobało. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się, cześć!